Witam Państwa, Leszek Bubel, redaktor naczelny kilku ogólnopolskich tytułów prasowych o profilu narodowym. Chciałem Państwu przedstawić ponownie pana Leszka Bubla, prezesa Stronnictwa Narodowego, w związku z rankingiem chamów, który pod szyldem Stronnictwa Narodowego powstał. Ma być to już właśnie dzisiaj drugi odcinek. Panie prezesie, kto następny w tym rankingu? Witam Państwa. Następnym jest Rebe Grzegorz Braun. Na miejscu pierwszym, ex aequo, razem z Leszkiem Żebrowskim. Pozwolę sobie zacytować relacje z medialnych wypowiedzi dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii profesora Łukasza Szumowskiego. Braun w towarzystwie innych osób wtargnął na posiedzenie dyrekcji. Biegał po szpitalu, próbował wtargnąć z innymi osobami do pomieszczeń, gdzie leżą pacjenci, także najciężej chorzy po operacjach, nie licząc się z chorymi, nie szanując ludzkiego życia i zdrowia. Rzucił się na mnie krzycząc, że jestem pod wpływem alkoholu. Krzyczał: zatrzymajcie pijaka i przestępcę. Dla mnie to niepojęte, co ten człowiek ma w głowie, powiedział profesor. Proszę Państwa, no w końcu pan Grzegorz Braun jest posłem Konfederacji, a przede wszystkim obnosi się już od kilku lat ze swoim Szczęść Boże, odgrywa rolę takiego ultrakatolika, czyli powinien również dawać przykład kulturą osobistą innym, a nie pokazem chamstwa. Tym bardziej, że u niego to jest nagminne. Bardzo dużo jest podobnych przypadków, gdzie do fizycznych różnych starć dochodziło, przepychanek, inwektyw, bluzgów i tak dalej, zadymy. No zły to jest to przykład, jak dla mnie praktykującego katolika, ja się z takimi postawami nie zgadzam i mam prawo ich krytykować. Są szczególnie godne potępienia. A można powiedzieć, że to jest taki klasyczny przykład relatywizmu moralnego, w tym przypadku żydowskiego. Okruca bomba! Dlaczego od razu żydowskiego? No właśnie! Dlaczego? Dlatego taki guru żydostwa w Polsce, albo nawet można powiedzieć, no taka najbardziej reprezentacyjna postać, najczęściej pokazująca się w mediach, celebryta, no przyznał się nawet do tego, że jest też w Mosadzie, także człowiek przygotowany profesjonalnie do funkcji, którą tu spełnia, chociaż robi, najczęściej się go wymienia, że taki lobbysta, prawda, bo wszędzie go pełno w Sejmie, wszędzie, gdzie się coś ważnego dzieje, w ambasadach, na rautach, pisze zawiadomienia, na przykład Irvingowi zakaz zrobił przyjazdu do Polski, minister spraw zagranicznych, no musiał to wykonać. No wpływowa postać, prawda, taka nie marginalna, no to, którą się głos liczy, jest zawsze, zawsze ma swobodny dostęp do dużych mediów, no i też się zajął w pewnym momencie, a znawca przede wszystkim, no swojej nacji, można powiedzieć profesjonalista, fachowiec w tym względzie, jeżeli Żyd mówi, że ten jego tam kolega też jest Żydem, chociaż się nie przyznaje, to jest tak naprawdę. Proszę Państwa, ja zresztą, jak robiłem słynną listę Żydów przez wiele lat, to najczęściej, bo zawsze mnie pytali, skąd ja to brałem, prawda? Czy ja to z czapki, czy jak kogoś nie lubiłem, to go tam za mnie, proszę Państwa, najwięcej źródeł było żydowskich. Z targów na przykład, z różnych festiwali żydowskich, gdzie tam setki, czasami tysiące uczestników z biogramami, prawda? No, kapitalne, z prasy żydowskiej, która w Polsce tam nieduża, ale wydawana tam tych nazwisk, to zawsze było, czyli najpewniejszych źródeł, bo tam ci ludzie się sami przyznawali do swojego żydostwa. To trudno było to podważać. No Braun się co prawda nie przyznaje, ale ja powiem Państwu, że no, zweryfikowałem rodziny Braunów w IPN-ie. Nakręciłem razem z Aleksandrem Bernowiczem 8 filmów
i wynika, że około 80% nazwisk Braunów, które mają teczki w IPN-ie, to są Żydzi. No, to prawda. I to warto te filmy będzie przypomnieć, tym bardziej, że mam z Braunem Grzegorzem proces, ale to będzie temat osobnego odcinka. Tu wracamy do tego głównego, zaskakującego może dla wielu wypowiedzi, ale dziwię się, że tak słabo rozpropagowane, no bo jeżeli taka osoba jak Johnny Daniels publicznie coś takiego mówi, no to w środowisku tym patriotycznym, narodowym to się powinno odbić, no bo to jest szczególnie wrażliwe środowisko na takie podejrzenia, a przede wszystkim no, na to, że ktoś coś ukrywa, że to może być agentura, to są modne tematy, a to środowisko powinno być od tego czyste. No, mieni się jako najbardziej etyczne, uczciwe, prawdomówne i tu takie osoby, które ukrywają swojego, na przykład swojego pochodzenia, no to powinny być z niego wykluczone. Co też powiedział ten Johnny Daniels, to jest najważniejsze. Krótko na temat. Chciałbym publicznie przeprosić pana Grzegorza Brauna za nazwanie go idiotą. Nie wolno tak postępować. Wyzywanie ludzi, bo się z nimi nie zgadzamy, jest dziecinne. Moje przeprosiny nie są podyktowane faktem, że pan Grzegorz Braun jest Żydem, ale tym, że jest po prostu człowiekiem. No, nazwał go idiotą przy okazji jakiegoś zdarzenia na Marszu Niepodległości. I tyle. I mamy wreszcie po raz kolejny relatywizm moralny. Bo proszę Państwa, ja nie mam jakiejś obsesji maniakalnej, jakichś uprzedzeń, o które mi często się podejrzewało przez wiele lat, ale nie wszyscy Żydzi mogą być moimi partnerami i mogą się czuć polskimi patriotami. Ja to kwestionuję w wielu przypadkach. I ci najczęściej udają właśnie, że są Polakami. Panie Braun, niech się pan przyzna. Może ktoś będzie chciał panu, też pana jako specjalistę od spraw żydowskich zaangażować, bo od spraw katolickich to właśnie w jednym z filmów wykazałem, że jest pan kompletnym dyletantem. Chodzi o tradycję katolicką. No szoka złapałem, dosłownie. Proszę coś powiedzieć więcej o tym procesie. Grzegorz Braun znany jest z tego, chociażby z kilku wystąpień w Sejmie, przy różnych innych okazji, kiedy walczy z cenzurą. No jak zamknięto, służby zamknęły w Realu 24, no to specjalnie zwoływał konferencje i tak dalej. A ten relatywizm moralny właśnie polega na tym, że krytyka wobec jego osoby jest dla niego niedopuszczalna. No, no, domaganie się zdjęcia 8 filmów, których na drodze sądowej, gdzie w pozwie sam Bełkot, nie ma żadnych konkretów, no najbardziej dla niego ponoć obraźliwym zwrotem to, że nazwałem go heretykiem. No, no to jeżeli on się związał z bractwem świętego Piusa, które finansuje Rockefeller, no i jeszcze nawet Jan Paweł II obłoży ich klątwą i ta klątwa, a już nie będę tego rozwijał, cytowałem masę źródeł i świetnie to wyłożyłem, udokumentowałem, bo kiedyś parę lat temu wydawałem takie pismo Polak Katolik, pismo tradycji katolickiej, więc on sobie nie zdawał sprawy, plotąc takie dyrdymały i używając tego szczęść Boże i pokazując się w procesie, jak bractwa świętego Piusa przy różnych okazjach, nie zdawał sobie sprawy, że ktoś jest, kto ma pojęcie o takiej tematyce, temat niezwykle niszowy, no. I został zdemaskowany i pretekstem do tego, żeby zdjąć te filmy, było właśnie to nazwanie go heretykiem. No, a chodzi o 8 filmów, bo tam jest wyłożone na podstawie materiałów IPN zdjęcie, dokumenty, ilu było ubeków, ilu było żydowskich katów Polaków i ilu ich wyjechało do Izraela. No, jakoś tak wszyscy dziwnie się o Tarnów i okolice, czyli stąd, skąd rodzina Braunów pochodzi. Ale to jest może
na dłuższą opowieść, tak jak powiedziałem, żeby ten proces sądowy nagłośnić, no bo o nim nic nie słychać. A zbliżają się wybory, więc warto będzie to wyeksponować, żeby przestał wreszcie robić za polskiego patrioty. Ja nie mam jakiejś totalnej obsesji, nienawiści, tym bardziej wobec Żydów, tylko wobec złych Żydów. Ludzie dzielę na dobrych i na złych. Najlepszy przykład, że Bolesław Szenicer, Żyd z dziada pradziada, podrabin, prezes Fundacji Gęsia, 21-letni dyrektor cmentarza żydowskiego w Warszawie przy ulicy Okopowej, był moim zastępcą Polskiej Partii Narodowej, wiceprezesem do spraw relacji polsko-żydowskich. Zapewne tak stanie się podobnie w Stronnictwie Narodowym, które właśnie w tej chwili wznawia jakby działalność po wielu latach uśpienia. I takie domaganie się wobec innych właśnie osób, które go krytykują, cenzury, no to właśnie jest relatywizm moralny. Przypomnę, że jego ziomale w 2005 roku w szczytowym okresie kampanii wyborczej do parlamentu, gdzie Polska Partia Narodowa odniosła ogromny sukces organizacyjny, bo zarejestrowała się we wszystkich okręgach poselskich, 41 i prawie wszystkich senatorskich, plus kandydata na urząd prezydenta, no miała też również kampanię swoją medialną, wyborczą i tam pokazaliśmy na przykład sprawę z komiksem Maus czy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie Lech Kaczyński ufundował tablicę pamiątkową oddziałom azerskim, które pacyfikowały powstanie warszawskie, szczególnie w tym początkowym etapie na Woli, gdzie zamordowano, rozstrzelano ponad 30 tysięcy Polaków. I za to, wówczas coś takiego, ten sam eksponowanie tego komiksu Maus, myszy, gdzie Polacy byli pokazani jako świnie, Niemcy jako psy, a Żydzi zdaje się jako koty, jeżeli dobrze pamiętam, no to było powodem, że Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wniosła do sądu pozew przeciwko mnie personalnie, żeby mi zakazać jakichkolwiek wypowiedzi, redagowania gazet. No coś nieprawdopodobnego, tak w stylu Brauna, żeby nie w ogóle zakazać mi prowadzić działalności wydawniczej, a żeby było to bardziej skuteczne, to zebrali podpisy 700 głównie Żydów, którzy w formie takiej petycji wydrukowanej w Gazecie Wyborczej, jest dostępna dzisiaj w internecie, 700 Żydów i tak między innymi Władysław Bartoszewski, Jacek Bocheński, Izabela Cywińska, Maciej Geller, Ireneusz Krzemiński, Kazimierz Kuc, Janina Ochojska, Agata Patlas, Michał Boni, Andrzej Wajda, Jajda, Janda Michnik i tak dalej, to z tych bardziej znanych osób. Czyli rzuciła się na mnie cała ta wścieklica żydowska za coś takiego, co dzisiaj już właściwie przychodzi, jest standardem, już można pisać jakby więcej. Czyli również walczyłem wówczas o wolność słowa. Tym bardziej, że broniłem polskiej godności, polskich interesów narodowych. I dzisiaj Braun chce zastosować wybiórczo cenzurę. To jest relatywizm moralny. A w kategoriach etycznych to jest również chamstwo po prostu. Panie prezesie, no ale już z tych dwóch nazwisk wynika, że to są pana typy. To ma być pana ranking? Proszę to nam wyjaśnić. Szczerze, to uważam, że już dawno coś takiego powinno powstać. Proszę sobie popatrzeć, szczególnie na niektóre środowiska, te, które się mienią patriotycznymi, co się tam dzieje na tych ich dyskusjach, czy polemikach, czy filmach, ile tam jest pomówień, chamstwa, wulgaryzmów, bluzgów, jakichś w ogóle niesłychanych, w ogóle rynsztokowych wypowiedzi. No, to tak patrioci się zachowują,
tu kryteria powinny być wyśrubowane, a nie być w szambie. Kto ma to zrobić, jak nie człowiek, który 30 lat wydaje gazety, widzi, co się dzieje, rozumie, część zna tych środowisk, ma skalę porównawczą, żeby zareagować. Kto ma zareagować? Nikt nie zareagował, więc myślę, że w pewnym sensie taki ranking, który będzie jeszcze jakiś czas trwał, może wnieść dużo dobrego, żeby się ci ludzie ocknęli, zaprzestali takiego buractwa po prostu. Bo to się, kto do takich grup, do takich ludzi przystąpi? No same ćwoki, barany, chamy no to trudno nawet nazwać. No, ja mówię o ich zachowaniu, że taki jest. Ja nie mówię o tych ludziach, prawda? Mówię, to trzeba umieć rozróżnić. Ja ludzi nie obrażam. Ja obrażam ich postawy, ich chamstwo po prostu. I na razie ich typuję, ale efekt końcowy będzie udostępniony w ostatnim materiale i widzowie będą decydowali, kto, które miejsce zajmie. Z mojej strony to jest tylko propozycja. No panie prezesie, ale zdarza się panu też przekląć. No sam to słyszałem nieraz, co prawda rzadko, a jednak odpierdol się czołem Wielkiej Polsce. Dziękuję za uwagę. O kurwa, kurwa mać. Co krótka, polityk z duszy, to przecież kurwa, a z ciała kiepska, to prostytutka. Kurwy wszelkiej ludzkiej rasy dają dupy tak dla kasy. Ciągle nas męczy, czy można skurwić się dla pieniędzy, czy dawać dupy, żyć w ciągłej nędzy, czy może tutaj być coś pomiędzy? Oto proste jest pytanie, czy
czy ktoś odpowie mi dziś na nie. Kurwa, kurwie, panie kurwie, a ja kurwie, to po kurwie, hej, hej. Jednej kurwy będzie mniej.